Dzień dobry. Pszczoły raczej dzisiaj mizerne loty. Było pytanie tam, jakaś troszeczkę niejasność. Mianowicie coś takiego, jak to ten jest, że te pszczoły komuś tam troszeczkę jakby stanęły, tak? Te stare matki. Kwestia jest taka. Na przykład w momencie, kiedy ja robię coś takiego i ja włożę ramkę, na której ona siedzi, czyli to jest ramka jakaś z jajkami, bez skrytego czerwiu i tak dalej, i nasypię trzy uliczki co najmniej tej pszczoły, która zostanie już w tym ulu, no to w tym momencie struktura rodziny jest byle jaka, tak? To musi się wszystko stać od zera, od początku. W książkach tam idzie indziej właśnie piszą, nie? Że trzeba włożyć ramkę z żarciem, ramkę z pyłkiem, ramkę z czerwiem krytym i ramkę z czerwiem tam średnim. I w tym momencie jest pełna struktura rodziny. I jeszcze dodatkowo, jak nasypiemy pszczoły tak po prostu młode i stare i wszystkie i to wywieziemy, to mamy automatycznie pełną strukturę rodziny. W momencie, kiedy zrobimy taką starą matkę jak ja, no to możemy ewentualnie się na przykład starać, jeśli nam się udało zrobić coś takiego, że włożyliśmy ramkę z czerwiem już krytym z tą starą matką i do tego dwie ramki tam z żarciem, i jak to się wygryzie, to się wygryza, to nawet jeśli to się jeszcze nie wygryza, abyśmy dali tą pustą, to w tym momencie tą młodą pszczołę, która tutaj została, to już by zaczęła budować, a to co by się wygryzało, to od razu zaczyna budować i na tym budowanym już ma gdzie robić jajka. Zauważyłem też, że te stare matki w tej chwili, jak jest duży wziątek, dużo chętniej zaczerwiają na świeżym plastrze. Tak, to jest raz. Kolejna rzecz, no jeśli po prostu ona stanie z czerwieniem, no to jest pewna oznaka chwilowego maksimum, bo myśmy rozbili strukturę i to się jakby nie kręci to kółko tymi schodkami do przodu całe, tylko zwyczajnie po prostu musi się wszystko jakby dopasować do siebie, te pszczoły muszą wiekowo być po kolei, tak, i ten czerw tak samo, wtedy dzieje się coś takiego, że na przykład w tej chwili żeśmy zrobili ten odkład na starej matce, one na przykład zbudowały plasterek 2, ona jeszcze dojajczyła jakiś susz, żeśmy na przykład podłożyli jak tyle pszczoły, one się rozgarnęły, no i ona po prostu zaczerwiła w bardzo krótkim momencie na maksa w stosunku do tej pszczoły. No i ona musi teraz chwilę, ta rodzinka, poczekać na to, aż się pojawi kolejna młoda pszczoła, która będzie pozwalać na to, żeby pobudować plastry i żeby ona mogła znowu zrobić coraz więcej. Więc no prawda jest taka, że jak się robi pełną strukturę rodziny i się to wywozi, to jest co innego, tak? Można powiedzieć też, że lepiej. Ale ja na przykład mam też dwie opcje. Raz, że tego nie wywożę, to jest raz. Mam to na miejscu od razu, tam nigdzie nic nie wywożę. Ta stara matka ma mi posłużyć w tej chwili do właśnie wybrania porządnych jajek, żeby pociągnąć dalej. A jak okaże się, że będzie bardzo dobra, to ja będę pokazywał, jak będę próbował jeszcze z niej miód wyciągnąć metodą na kratę. To będzie bardziej już okres tak akacji. Jeszcze tydzień, ja myślę, może dwa, zobaczymy, jak one będą ciągły. W momencie, kiedy się stanie takie coś, że myśmy to włożyli na jajkach, to rzeczywiście długi czas trzeba poczekać na to, aż ta pszczoła się młoda wygryzie znowu, żeby powstała większa ilość pszczoły, wtedy ona może zaczerwić po prostu więcej. Zwyczajnie jeśli włożymy taką matkę do takiego czegoś, co ja robię i trochę tej pszczoły, to ona bardzo szybko to zaczerwi i wtedy trzeba czekać na to, aż pszczoła się właśnie wygryzie, żeby zrobić to dalej. Co dalej? Dosypywanie pszczoły i tak dalej? Nie wiem, jeśli komuś bardzo zależy, żeby struktura była bardziej pełna, to można to zrobić, jeśli, no nie wiem, mi na przykład zależy na tym, żeby po prostu w tych wieżach było w tej chwili bardzo dużo pszczoły i dlatego ja robię taki mizerny ten niby rojek pierwak, nie? Ja robię go bardzo mizernego z tego względu, że ja też chcę, żeby one zaczęły jak najbardziej od nowa. Żeby one zaczęły jak najbardziej od nowa, wtedy one tych plastrów budują więcej i jak będzie taka opcja, że ta matka będzie dobra, ona mi się nie zrobią ciche wymiany, albo na przykład nie zacznie strzelać tak, że strzela, że rozstrzelony jest ten czerw, no to po prostu ona pójdzie dalej do zimy i te matki właśnie takie dwuletnie jeszcze zimuje, ale po prostu ja też cały czas męczę tą matkę, ciągle jej wybieram, ten czerw gdzieś tam potrzebny i tak dalej, to są, no tak to u mnie wygląda, no. No i tyle by było.
chodzi o tą strukturę, że tak tam ktoś napisał, pan napisał, że mu przestały nagle czerwić, dobre matki, tak? No tak, no przestały na chwilę czerwić, no bo muszą poczekać na tą pszczołę, aż się wygryzie. I to jest tyle. Wszystko zależy od tego, jak bardzo umiejętnie nam się udało zrobić tą strukturę na miejscu. Ja to całkowicie leję. Tak, ramkę wyciągnę, tak wyciągnę. Ja potem po prostu mniej więcej coś tam albo pamiętam, albo jak nie pamiętam, no to się widzi po pszczołach. Jeśli ładnie pobielają, chcą budować jakiś plasterek krzywo, pach, zaraz impulsą, nie? Zresztą z reguły to tak wcześniej wypada im to zrobić, żeby nie tracić tego potencjału budowlanego, tak? I wtedy on, jak się tak wstrzeli w ten odpowiedni moment, no to jest. No tak, wszystko zależy od tego, jaką zrobimy strukturę tej mikrorodzinki naszej na starej matce. I to było tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o to, że książki i to, co jest wszędzie napisane, to jest inna rzecz, a to, co się zrobi u siebie na pasiece, czasami to jest w ogóle zupełnie inna rzecz i to też będzie działać i funkcjonować, bo po prostu jeśli te pszczoły z tą starą matką są dobre i one mają ochotę ciągnąć dalej, to one zaraz się bardzo szybko rozwiną i tyle, ja robię to drobniuszkie, małe to robię na 3-4 ramki z tego względu, że nie chcę z tych wież dużo pszczoły sobie odbierać, to jest raz, a drugi raz, no właśnie jak one zaczną od tego, że teraz z powrotem, żeby zrobić 5, 5, 6, 6, no to ile ramek one będą musiały za chwilę jeszcze budować tych pustych i właśnie to zrobi, że one będą siedzieć znowu na czystych, ładnych plasterkach, a ja uważam na przykład w momencie, kiedy zbijamy ten motyw rojenia i cały czas tą starą matkę trzymamy w tym samym ulu na tych plastrach starych, nie dajemy zbytnio jej pobudować, tam ile damy, no ramkę, dwie nowego suszu, czy tam nawet połowę i to idzie dalej w zimę na jakichś tam starych plastrach, co ona już siedziała wcześniej. Tutaj właściwie te ramki, które są stare, to one będą robić za osłonowe, a cały wewnątrz będziemy się starać zrobić nowe, jak co roku. I to jest tyle w sumie, że są wady i zalety, ale jeśli po prostu ktoś trochę kuma te pszczoły, to zaraz zauważy, co jest nie tak, a jak nie tak, to też może być tak po prostu, że to tak jest i trzeba po prostu chwilę poczekać, być cierpliwym. Jeśli jest pożytek, jeśli nagle nie zaczęła strzelać rozstrzelenia jajek, jeśli jest dobry pożytek, a jak nie ma, to dać trochę tego cukru już, nie, bo to różnie ludzie mają, a jak jest ten pożytek dobry i noszą ten piłeczek i w ogóle one się tam obleciały nam po tych 2-3 dniach, że coś tam tych pszczółek lata, to one sobie już świetnie poradzą i ja widzę po tych moich rodzinkach, że wszystko jest w porządku i ja na przykład wiem, że jak ona przestała na chwilę czerwić, no to po prostu ja wiem, że ta pszczoła jak zacznie się wygryzać, to wtedy muszę bardzo pilnować, żeby odpowiednio szybko dołożyć te puste ramki, bo wtedy one pach i ona wtedy zaraz zaczerwia, tak jak plasterek budują, tak czerwi go na bieżąco po prostu. Nawet komórka nie jest jeszcze na długość zrobiona porządnie, a już jest jajko, nie? No, no to by było tyle i życzę powodzenia i sukcesów.